kolejna uchwała w sprawie upoważnienia wójta do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Suchy Las. No, to może pan radny Rakowski się wypowie. Tak, nie? Przepraszam, wójt. Proszę, panie wójcie, pan. Myślę, że w tej samej sprawie. Myślę, że tak. To może pan radny, a ja w odpowiedzi. Dobrze, to pan radny powie. Znaczy, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała, natomiast zwróciła uwagę w paragrafie pierwszym, w wierszu trzecim i czwartym, w paragrafie pierwszym dopisuje się in fine thread, więc jesteśmy zdziwieni po pierwsze używaniem terminologii niepolskiej w naszych uchwałach, po drugie, że pisze się nawet innymi czcionkami jedno słowo, drugie innymi, proponujemy albo na końcu wersu wpisać, albo też inne podobne sformułowanie, które autor może zaproponować. Zaakceptuję. Pan Wuj, teraz? To ja mam dokładnie propozycję, która będzie kompromisem, bo 50% chciałbym z propozycji pana radnego wykorzystać. Tiret oczywiście jest ogólnie przyjętym, stosowanym w języku prawniczym, administracyjnym i prawniczym określeniem. Natomiast infine tiret, no, można infine skreślić i dopisuje się tiret. Dopisuje się zawsze na końcu, więc na jedno wychodzi. Infine jest skreślane. Zostaje tiret. Nie, to węgierskie się z grzywną. Pani radna. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy w związku z tą uchwałą osoby, które wcześniej sobie zarezerwowały świetlice czy pomieszczenie jakieś, to będą płacić po nowych stawkach? Nie, proszę Państwa, to jest tylko, ta uchwała tylko wnosi to dopisanie, czy dopisuje świetlicę wiejską w Golęczewie, czyli tą świetlicę, która jest do remizy, natomiast w żadnym zakresie nie zmienia kwestii finansów. Finanse zostały uchwalone, bo te ustalone osobną uchwałą. Tak. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 36/358/2013 Rady Gminy Suchy Las dnia dzisiejszego, zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia wójta do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Suchy Las. Kto jest za podjęciem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14 radnych za, jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka kultury gminy Suchy Las. Czy w tej sprawie, która z komisji obradowała? Nie. Czy są pytania do tej uchwały? W tym czasie ja będę wpisywał pytania do uchwały. Nie ma pytań? Tam paragraf, można? Proszę. W rozdziale trzecim organizacja i zarządzanie. I tutaj, tak jak ustaliliśmy wcześniej na komisjach i na sesji, zostało utrzymane to w mocy, tak, dyrektor, zastępca dyrektora. Aha, przepraszam bardzo. Radny się skoncentrował i wyskoczył do siebie. Za szybko, przepraszam. Wiemy, że będzie wypowiedź następny układ. Tak. Proszę, liczyłem się. Natomiast proszę Państwa, mamy tutaj punkt czwarty, że w paragrafie trzecim otrzymuje brzmienie: Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność w dwóch formach organizacyjnych: Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej. Czy jest tutaj wyraźne wskazanie na odrębność dwóch ciał, czyli dwa ciała w jednym, dwa w jednym po prostu, ta zmiana tutaj tego dotyczy. Podkreślenie dwoistości tejże instytucji. Ale pod
jednym. Zarządem, papierem tak, trzy. Tak. Sprawa, o której wewnętrznie nawet dosyć długo dyskutowaliśmy, nawet wymieniając argumenty i kontrargumenty, ostatecznie uznaliśmy taki zapis za zapis kompromisowy, dwie formy organizacyjne, ale pod jednym zarządem, z jedną dyrekcją, w jednym budynku. Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, cyfryzacji osobnej administracji. Tych przykładów można by jeszcze więcej powielać. Chodzi tutaj o nazwę i o zarząd. Ale pamiętajmy, że organizacyjnie, czy formalnie, przepraszam, formalnie biblioteka jest jednym tworem, a Centrum Kultury, Ośrodek Kultury, przepraszam, drugim. Centrum. Tak, przepraszam, Centrum Kultury, Biblioteka. Jeszcze pytania? Jakieś uwagi? Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 36/359/2013 Rady Gminy Suchyla z dnia dzisiejszego, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Źle policzyłem, proszę jeszcze raz, aż zapędziłem się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14 radnych za. Zapraszam jeszcze raz. Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały, tym razem właśnie w sprawie statutu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w gminie Suchy Las. I proszę, głos pan radny Tasarz. Tak, ja wobec tego mojego wystąpienia wcześniejszego, bo fakt cieszy, że jednak po długich dyskusjach ten nasz po prostu wniosek, postulat, żeby był dyrektor, jeden zastępca, kierownik biblioteki i główny księgowy został zapisany. Także jestem z tego bardzo ja osobiście zadowolony. Ania Małe. Proszę Państwa, wprawdzie na komisji oświaty, kultury i sportu te projekty uchwał związane z Centrum Kultury nie były omawiane, ale rozmawiałam z panią dyrektorą Urszulą Habrych, ponieważ tutaj takie drobiazgi gramatyczne mnie zaniepokoiły i to jest rozdział trzeci tegoż statutu. To jest rozdział trzeci, bo moje pytanie było takie, jeżeli na początku istnieje cała nazwa i ta dwoistość, czyli tutaj mamy tę mnogość podmiotu, prawda? Ten podmiot jest mnogi, bo jest i centrum, i biblioteka, prawda? Później pojawia się skrót CK i BP. I moje pytanie było, czy to jest skrót, czy skrótowiec, jak to pani dyrektor pojmuje, bo wiadomo, że powiem skrótowce się już żyją swoim życiem gramatycznym. O, takie określę. Tutaj kiwam kolega polonista głową, że tak jest. Dlatego moje było pytanie do pani dyrektor, jak tę rzecz rozwiązać. Uzgodniłyśmy wspólnie i zgoda jest pani dyrektor, aby w paragrafie 7 tego trzeciego rozdziału w pierwszej linijce usunąć zaimek go i usunąć zaimek go w ósmym, w drugiej linijce. Zgrabnie, nie traci to, nijak nie zmienia sensu, a nie wprowadza takiego troszeczkę takiej niepewności gramatycznej. Natomiast dalej to... Druga linijka, ósmy paragraf. To wykreślenie powoduje zmiany treści, ale zgrabniejsze jest gramatycznie. Potem ten podmiot pozostaje już jako skrótowiec, bo jest w liczbie pojedynczej, bo CK i BP jest pracodawcą, czy już nie są pracodawcą jako centrum i biblioteka publiczna, także tutaj pozostaje jako skrótowiec. To tyle wyjaśnię z mojej strony i uzgodnię z panią dyrektorą. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 36/360/2013 Rady Gminy Suchy Las dnia dzisiejszego w sprawie statutu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście,
co mi się źle znowu liczy, ale 14 korek. Tak, tak. Innego nie ma. Tak, ale jest to w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Suchy Las. To jest opisane w szczegółach. W uzasadnieniu wczoraj sprawa była omawiana na komisji finansowo-budżetowej. Nie budziła wątpliwości w oddziale wójta. Proszę, nie ma pytań. Nie ma. Pozwolicie Państwo, że proszę jeszcze inne pytanie. Mam czyta tutaj uchwały, uchwała nr 36 przez 361 przez 2013 Rady Gminy Suchy Las dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Suchy Las. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynastu radnych za. Kto jest przeciw? Zero, czyli nikt przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Uchwała została podjęta. Teraz proszę Państwa, punkt kolejny. Informacje. Wójta gminy. Krótko. Na temat. Za dużo tego nie mam. Tradycyjnie od... Rozpocznę od życia nieruchomości. Dokładnie w poniedziałek, w środę postępowania przetargowego, zbyliśmy dwie działki w rejonie ulicy Fortecznej, po tamie wywoławczymi, mówię orientacyjnie. Mogę to do protokołu ewentualnie dokładnie podać, bo nie wypisałem sobie. Tylko wyżej o jedno postąpienie, czyli jedna cena nieruchomości działki 648 m2 za cenę brutto 158 tysięcy, a druga działka kilka metrów różnicy poszła za cenę 160 tysięcy z małymi, jeśli tak mogę powiedzieć, brutto. Ale będziemy ogłaszać kolejny przetarg na sprzedaż działek, bo tam akurat dwie firmy bodajże, czy dwie osoby fizyczne spóźniły się z płatą, są zainteresowane nabyciem w rejonie ulicy Fortecznej, więc będziemy ogłaszać kolejny przetarg na te działki, które nie poszły, a mówię, za późno wpłacili wadium. Ale mówię o wartości, nie, za metr kwadratowy to było 220 bodajże 5 zł brutto. W tej cenie. Natomiast ja mówię o wartości całej nieruchomości, na którą one były sprzedane. W sumie to około 350 tysięcy złotych, co będzie wpłynęło wpłynie na konto, bo akt notarialny dopiero jest, termin jest ustalony i będzie podpisywany. Co do inwestycji, to powiem tak, te inwestycje, które były rozpoczęte, są w toku, jedynie zakończyła się protokołem odbioru z uwagami budowa chodnika w Chudowie. Od ulicy Łąkowej do cmentarza. Postępowania przetargowe. Ogłoszono przetarg na wykonanie i rozstrzygnięto na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Promienistej w Suchym Lesie i za cenę 14 760 zł. Biuro projektowe, projektowanie nadzory w budownictwie drogowym, magister inżynier Grzegorz Nowacki. Również ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na projekt i budowę dróg wraz z kanalizacją sanitarną i budowę lokalnego systemu kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie i została wybrana firma Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ProSystem z Poznania za cenę 104 550 zł. Również ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kubackiego w Suchym Lesie. Wygrała firma
projektowanie i nadzory w budownictwie drogowym, inżynier Grzegorz Nowacki z Poznania za cenę 44 280 zł. Również wybrano wykonawcę na budowę boiska koszykówki na ulicy Miłej w Złotnikach, firma Sodex, lokalna firma ze Złotnik, za cenę 91 604 zł 34 grosze. I 28, czyli jutro, będzie otwarte postępowanie, czy otwarcie ofert na dostawę i montaż całą do parku wodnego Oktopus w Suchym Lesie o godzinie 9.05. I 4 lipca, 4 będzie otwarte postępowanie na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchy Las. To jest to drugie postępowanie i otwarcie oferty, jak mówiłem, o 9.05 4 lipca. I jeszcze jedno, jeśli wolno. Moi Państwo, z godziny 14.59 dzisiaj faks PKP nas informuje. Krótko przeczytam, to są dwa zdania. W związku z przebudową przejazdu kolejowego linii 395 Zieleniec-Kieksz w kilometrze 14707 na ulicy Sucholeckiej w Poznaniu informujemy, że w dniach od 1 lipca do 1 lipca godziny 8 do 5 lipca godziny 16.30 oraz 8 lipca od godziny 7 do 12 lipca godziny 15 nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Sucholeckiej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Przez mieszkańców, akurat są, to sobie dopiero żeśmy to dostali, ale już ogłaszam, jutro znajdzie się na naszym. Daty zamknięcia od 1 do 5 lipca i od 8 do 12 lipca. To tak naprawdę chyba o ten weekend chyba potem wchodzi, nie? Tak. Czyli można powiedzieć tak, 2 tygodnie przerwą przejazdu. Spokój na ulicy Sucholeckiej. A przejść będzie można? No. Pisze przejazd zamknięty. A ludzie, którzy robią układ, idą na Powolane? Ale proszę o pytanie nie do mnie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Wyjaśnimy to na stronie internetowej. Na stronie internetowej jutro też komunikacja znajdzie, ale postaramy się oczywiście, czy będzie umożliwione przejście. To są te główne istotne, najistotniejsze w ostatnim miesiącu. No to jak ja będę też na tej stacji jeździł, jak tu będę cię prowadzić? Ja dziękuję. Teraz informacje przewodniczącego Rady Gminy. Tematycznie można by to grupować, dzieje się w sprawie wysypiska odpadów komunalnych i dzieje się w sprawie Szczeszyna, czyli rowu złotnickiego. Pisma są bardzo obszerne. Teraz pytanie, czy chcecie Państwo je dostać na skrzynkę, czy będziemy wszystkie czytać? Ale powiem, jakie pisma, tak? Urząd Gminy Suchy Las wystosował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To przypomnę. Pismo następującej treści, czytam początek, dotyczy uciążliwości odorowych generowanych przez składowisko odpadów w Suchym Lesie, ulica Meteorytowa 1. I początek. W związku z ciągłymi monitami mieszkańców wskazującymi na składowisko odpadów w Suchym Lesie jako źródło odorów, pragnę zwrócić uwagę na pojawiające się w nich sugestie. Mieszkańcy wskazują, że oprócz oczywistej zależności między ciśnieniem atmosferycznym i kierunkiem wiatru, a występowaniem uciążliwości na danym obszarze wokół składowiska, nieprzyjemne zapachy występują raczej w godzinach wieczorno-nocnych oraz wczesnym rankiem oraz częściej są odczuwalne po opadach deszczu, co może też mieć związek z niskim ciśnieniem atmosferycznym. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także takie pismo z Urzędu Gminy zostało wystosowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na końcu pragnę zwrócić również uwagę, że rozwiązania te nie mają swojej... No tak, to musiał o tym rozwiązaniu czytać. Dostaniecie Państwo to pismo na skrzynki.
kto jeszcze chce, jest zainteresowany, na przykład pani przewodnicząca Ankiewicz, to też można to na skrzynkę. Nie, no, to drugie pismo posegregowałem to datami, proszę Państwa. To jest pismo z 20 czerwca bieżącego roku. Również Urząd Gminy Stuchy Las wystosował pismo. To będzie dotyczyło Rowu Złotnickiego. Do pani senator Jadwiga Rotnicka, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Starosta Poznański, Wielkopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Rada Gminy Suchy Las, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania, Rada Osiedla Szczeszyn w Poznaniu. Początek. W nawiązaniu do dotychczasowych spotkań, rozmów, pism i ustaleń dotyczących jakości wód deszczowych odprowadzanych rowem złotnickim w nawiasie rów WA11, poniżej przedstawiam zbiorcze zestawienie działań podejmowanych w latach 2012-2013 przez Gminę Suchy Las. I tych działań tutaj zostało wymienionych, proszę Państwa, 13. Pierwsze. Oczyściliśmy rów, a w szczególności jego skarpy, celem lokalizacji ewentualnych nielegalnych odprowadzeń ścieków. Drugie. Przeprowadziliśmy czyszczenie separatorów i piaskowników na sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy ulicy Muchomorowej w Złotnikach oraz przed Złotnikiem Retencyjnym w rejonie ulicy Porówkowej w lesie, na lesie teren miasta Poznania. I tak dalej, i tak dalej. Punkt 13, ostatni. Zlokalizowaliśmy źródełko dające początek wodom rowu WA11 w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych. Zważywszy, że wody wypływające ze źródła zanieczyszczone są bakteriami E. coli, sprawa została skierowana do prokuratury. Bezpośrednio poniesione koszty przekroczyły 130 tysięcy złotych. To też Państwo dostaniecie do swojej skrzynki razem z przewodniczącymi zarządu osiedli. I teraz pismo, które zostało sformułowane wczoraj, do my jako Rada Gminy do wiadomości, w związku z tym, ponieważ wszystkie zainteresowane czy adresaci tego pisma siedzą na sali, no to poinformuję Państwa, bo my do wiadomości. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz, sołtysi wsi Jelonek Marek Dużewski, sołtys wsi Jelonek Marek Dużewski, pan Marek Dużewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle pan Michał Przybylski, przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las pan Krzysztof Pilas. W związku z pismem przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód pani Ankiewicz z dnia 15 czerwca 2013 roku, data wpływu do urzędu 18 czerwca 2013 roku, w sprawie przyspieszenia spotkania dotyczącego uciążliwości odorowych generowanych przez składowisko odpadów zlokalizowane przy Meteorytowej 1, informuję, że Zakład Zagospodarowania Odpadów, zwany dalej ZZO, w dniu 25 czerwca 2013 roku przysłał pismo, w którym zawiadamia o uruchomieniu całodobowego telefonu alarmowego, na który mieszkańcy mogą dzwonić, zgłaszając nieprzyjemny zapach w swojej okolicy, a pracownicy ZZO pojadą na miejsce zgłoszenia i ocenią sytuację na miejscu. Pani przewodnicząca w swoim piśmie podkreśla, że mieszkańcom, w tym zarządowi osiedla Suchy Las Wschód, zależy, aby w ten w sposób zdecydowany, konsekwentny i ostatecznie rozwiązać ten śmierdzący problem. Stąd uważam, że przystanie na inicjatywę ZZO jest krokiem w dobrym kierunku. Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przesyłam kopię pisma ZZO z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego pisma. Podpisał Jerzy Świerkowski, zastępca wójta. Przeczytałem całe, jeszcze tu jest. Proszę? Pan. Z upoważnienia wójta inżynier Jerzy Świerkowski, zastępca. No to też na skrzynki i trzeba będzie to mieszkańcom rozpropagować, poinformować. To tyle w kwestii dwóch. Wojewoda Wielkopolski przysłał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym orzekł nieważność paragrafu 23 ust. 5 uchwały nr 34/317/2013 Rady Gminy Suchy Las dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko, rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej ze względu na istotne naruszenie prawa. Dotyczy to, proszę Państwa, tam było zapisane, że dla terenów innych niż wymienione w ust. 3 ustala się zakaz nowych podziałów, który to zakaz w praktyce dotyczy terenów oznaczonych plany symbolami i tu jest wymienione kilkanaście symboli i tak dalej. Wojewoda uznał, że takiego zakazu do uchwały nie można stosować, ponieważ
sprawy podziałów są, że sprawy podziałów są opisane i określone zgodnie z zasadami określonymi w artykule 92 i dalszych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Także pan wojewoda unieważnił nam ten paragraf 23, ustęp 5 uchwały w sprawie planu w rejonie ulicy 1 Maja Świętokrzyskiego i Ogrodowej. Czyli można dzielić na zasadach zgodnie z ustawą. 24 maja 2013 roku Jacek Pankiewicz, adwokat z Kancelarii Adwokackiej, czyli nasz radca prawny, inaczej mówiąc, wystosował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pismo jako odpowiedź na skargę. W imieniu zaskarżonego organu wobec cofnięcia skargi na uchwałę nr 39/353/2009 Rady Gminy Suchyla z dnia 17 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biebrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2 wnosimy, aby sąd umorzył postępowanie. Rzecz dotyczy skarżącego, którym była spółka Akropol w Biebrusku, spółka komandytowa reprezentowana przez radcę prawnego Michała Tkaczuka. To już też jest Państwu znane, bo to było przerabiane, upoważnialiśmy wójta, wójt dalej upoważnił, jak rozumiem, pana Pankiewicza i sprawa, nie wiem, toczy się, czy została wycofana, panie wójcie, w sprawie tego Akropolu? Toczy się to w sądzie? Nie. Wycofano. Tak. Sprawę. Czyli nie ma sprawy. Jest plan, jest plan. Podjęliśmy i procedujemy w planie. Tak, tam, chyba jednak doszło do wniosku, żeby rozmawiać spokojnie z wójtem w gabinecie w sprawie planu i toczyć boje w sądzie. Pierwszej, drugiej instancji i tak dalej. I pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że uchwała nr 34/322/2013 Rady Gminy Suchyla z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Suchy Las na rok 2013 została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i wyznaczono nam termin do dnia 18 czerwca 2013 roku do usunięcia nieprawidłowości, ale potem ten termin przesunięto. Już. Proszę, pani skarbnik. To wszczęcie postępowania wynikało. Proszę? Wszczęcie postępowania dotyczyło uchwały w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej do kwoty 0 zł i ponieważ termin był wyznaczony wcześniej niż dzisiejsza sesja, to pan wójt wnioskował przesunięcie terminu rozpatrzenia sprawy na termin późniejszy. Na dzisiejszej sesji ten projekt uchwały, znaczy ta uchwała, którą państwo podjęliście, wyeliminowała wskazania nieprawidłowości przez RIO. Ostatnie pismo, które tutaj mam, proszę Państwa, w aktach przygotowanych przez Biuro Rady do przedstawienia Państwu, no to jest to, co dostaliście na skrzynki, czyli jeszcze tam. To jest. Rzecz to jest o tym, że o Jeziorze Strzeszyńskim, 22 maja, część pierwsza. O, i to jest część pierwsza materiału Polskiego Klubu Ekologicznego zaprezentowana 22 maja 2013 roku podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania Jerzy Juszczyński. Tego jest sporo, to dostaliście na skrzynki, tak? Dostaliście tam, na pewno, bo to było wysłane do... No, do wszystkich. Oni do nas, a pani chyba Dorota... Na pewno to ja dostałem często. Widziałem sporo osób, które było wymienionych. I jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. Prośba, którą otrzymałem dzisiaj z Biura Rady od pani Doroty Majsza, która przekazuje prośbę Naczelnej Izby Kontroli, bo w tej chwili Naczelna Izba Kontroli przeprowadza w Urzędzie Gminy, przedstawiciel Naczelnej Izby Kontroli przeprowadza w Urzędzie Gminy kontrolę i zostanie nam radnym przesłana ankieta w sprawie obiektów sportowych na terenie gminy z prośbą o wypełnienie.
forma przesłania jeszcze nie jest uzgodniona, czy to będzie mailowo, czy otrzymacie Państwo ją na najbliższej sesji, która się zapowiada na 15 lipca. Niemniej już dzisiaj jest prośba, żeby obowiązkowo tą ankietę wypełnić. Taka jest prośba Pana Inspektora, żeby podejść do tego bardzo serio, tak? A w jakim celu ta ankieta? No jeszcze nie znamy tej treści ankiety, tylko wiem, że będzie dotyczyła obiektów sportowych na terenie. Czy to nie jest obowiązkowa, ale jest prośba, żeby... Czy to jest jakiś problem? Nie wiem, jakie będą pytania. Proszę Państwa, informacje przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatu Wielkopolskiego. Proszę Państwa, dwie informacje. Pierwsza o tym, że 17 czerwca w sali widowiskowej naszego nowego Centrum Kultury odbyła się uroczystość zakończenia konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Konkursu organizowanego właśnie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Wielkopolskiego. Konkursu, który cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży naszego regionu, ponieważ bez mała 4000 prawie że uczestników na początku, a na końcu prawie 150 laureatów. Ci, że właśnie laureaci spotkali się 17 czerwca tutaj u nas, otrzymali nagrody, otrzymali dyplomy. Natomiast wczoraj odbyła się uroczystość podsumowania tegoż konkursu. Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Wielkopolski. W tym spotkaniu uczestniczyła pani kurator, uczestniczyli również nauczyciele, którzy przygotowali młodzież do tego konkursu. Także dwa zdarzenia. A ja mam jeszcze korespondencję dla pana wójta właśnie ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Wielkopolski. Podejrzewam, że coś ładnego. Coś ładnego. Bardzo proszę pana. Dziękuję i proszę Państwa, informacje przewodniczący komisji, tradycyjnie pan radny Tasek, przewodniczący komisji. Proszę Państwa, Komisja Porządku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska w bieżącym miesiącu odbyła dwa posiedzenia wyjazdowe na teren gminy w celu wizytacji miejscowości Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, Złotkowo i Budowo pod względem porządku, bezpieczeństwa, ochrony środowiska. Komisja w każdej miejscowości spotkała się z przedstawicielami jednostek pomocniczych, przewodniczącymi zarządu osiedli i sołtysami oraz towarzyszącymi radnymi. Podczas prowadzenia wizytacji komisja korzystała z protokołu z ubiegłego roku w celu porównania, co zostało zrealizowane, a co nie. W kilku przypadkach zadania nie zostały zrealizowane z różnych powodów, a to z tego tytułu, że nie zawsze gmina jest właścicielem gruntów, dróg i innych tam instalacji oraz posesji. Z powyższych posiedzeń sporządzono protokoły i wnioski, które tradycyjnie zostaną przekazane panu wójtowi gminy Suchy Las. Państwu sołtysom, przewodniczącym zarządu osiedli, bardzo dziękuję za miłą i rzetelną współpracę podczas wizytacji powyższej miejscowości. Następne posiedzenie Komisji Porządku Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska odbędą się w miesiącu lipcu, dniach 16 i 17 wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem będzie wizytacja po kolonii na terenie gminy Sura. Dziękuję ślicznie. I pan przewodniczący Komisji Oświaty, Krzysztof Pilas. Komisja w minionym miesiącu obradowała na jednym posiedzeniu. Gościliśmy przedstawicieli przedszkoli samorządowych z całej gminy. Przybyli wszyscy oprócz przedstawicieli Rady Rodziców z Bydgoszcza. Tak jak w latach ubiegłych, chcemy na bieżąco posiąść taką wiedzę, czy coś złego się nie dzieje w przedszkolach. I takie temu te spotkania służą. Nic nie robimy w tajemnicy. Protokół z tego posiedzenia otrzymują dyrektorzy przedszkoli, aby również mogli się z tymi sprawami zapoznać. Na tym posiedzeniu gościliśmy przedstawicieli zespołu Rudowianie. Jak Państwo pamiętacie, pierwotny termin, który był wcześniejszy, z powodu po prostu ludzkiej umowności nie doszedł do skutku. Teraz przybyli przedstawiciele Chludowian. Było bardzo miło usłyszeć o
niewątpliwych sukcesach samego zespołu, ale i też o pewnych trudnościach, które mają do pokonania. Myślę, że mamy się czym pochwalić i to brawo dla Chludowa, bo w Chludowie mamy orkiestrę znakomitą i mamy zespół Chludowianie, tak dalej, będziemy ich wspierać. Wszystko. Tak, radny Andrzej Rakowski, komisja finansowa. Jeśli chodzi o sprawozdanie, to jak tradycyjnie nie przedstawiam, bo na sesji wszystkie sprawy omówiliśmy. Jeśli chodzi o plany, to w zależności od potrzeb przed 15, przed nadzwyczajną sesją, jeśli będzie taka potrzeba, się komisja zbierze, ale prawdopodobnie nie będzie, to wtedy dopiero się. To zacznijmy od projektu uchwał, które był złożony do rady. Pan Grzegorz Rewers, komisja komunalna. Komisja wczoraj odbyła jedno posiedzenie, stało się w miniony poniedziałek. Całości było poświęcone omawianiu projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Najbliższe posiedzenie jest najbliższy poniedziałek o godzinie 14:30. Tematy są znane komisji, podane na poprzedniej posiedzeniu komisji. Komisja rewizyjna. Od ostatniej sesji komisja rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym dokończyła opinię. Fakty Państwo znacie. Przypominam o jutrzejszym posiedzeniu komisji w Centrum Kultury w ramach kontroli zakończonych inwestycji. Dziękuję. Kolejny 31. Punkt deklaracji i interpelacje i zapytania radnych. Zanim przejdziemy do zapytań, jest interpelacja, więc pozwolicie Państwo, że przeczytam. Pozwolicie Państwo też, że na siedząco będę czytał, staram się czytać głośno. Interpelacja od radnego Krzysztofa Pilasa, która wpłynęła do mnie, do przewodniczącego w dniu dzisiejszym przed sesją. W trybie określonym zapisami rozdziału 4, paragraf 14, punkty 1 do 5 regulaminu Rady Gminy Suchy-Las, będącego załącznikiem nr 5 do statutu gminy Suchy-Las, składam interpelację z wnioskiem o nadanie jej biegu. I adresat znany, autor znany. Interpelacja. Szanowny Panie Wójcie, ostatnio przeczytałem artykuł w gazecie Dobry Samorząd, który mnie zaniepokoił. W związku z tym mam następujące pytania. Pierwsze. Czy od roku 2007 do dnia dzisiejszego gmina Suchy-Las pozyskała środki finansowe z funduszy europejskich w ramach programów na lata 2007-13 w nawiasie ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej wysokości, z jakich programów i na jakie cele? Chyba złotkowi jest zrobione coś, nie? Dwa. Czy od roku 2009 do dnia dzisiejszego gmina Suchy-Las pozyskała środki finansowe z norweskiego mechanizmu finansowego lub mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej wysokości, z jakich programów i na jakie cele? 3. Czy od grudnia 2006 roku do dnia dzisiejszego gmina Suchy-Las pozyskała środki finansowe z innych niż wyżej wskazane zewnętrznych źródeł o podobnym charakterze, wymagających odrębnego wnioskowania, nie pochodzących z budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego? Kiedy, w jakiej wysokości, z jakich programów i na jakie cele? No czytam dalej, panie przewodniczący. 4. Czy planuje się działania mające na celu pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach perspektywy 2014-2020? 5. Czy istnieje zagrożenie, że poziom zadłużenia gminy Suchy-Las uniemożliwi wykorzystanie środków z funduszy europejskich w najbliższej przyszłości? Od paru lat niemal na każdej sesji mówimy o problemach związanych z dzikimi zwierzętami. To już inny temat, ale interpelacja ciąg dalszy. Od paru lat niemal na każdej sesji mówimy o problemach związanych z dzikimi zwierzętami. Szczególna mowa o dzikach. Na dzień dzisiejszy jest gorzej niż było, gdy dzików stale przybywa, co bezpośrednio godzi w bezpieczeństwo mieszkańców. Ich watahy sukcesywnie pustoszą nasze osiedle, zarówno w nocy, jak i w dzień. A zatem mam następujące pytania, dwukropek, panie wójcie. Pierwsze. Co zrobiono w kwestii dzików i dlaczego nasze działania są nieskuteczne? Drugie. Jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji? To był drugi temat, trzeci temat.
przegląd forum mieszkańców gminy Suchlac zaintrygował mnie, przeglądając, bo to ja pierwszy raz czytam, przepraszam. Przeglądając forum mieszkańców gminy Suchlac, zaintrygował mnie jeden z założonych przez mieszkańkę tematów. I teraz ten temat. Jestem matką trójki dzieci i chciałabym zachęcić władze gminy do inicjatywy, jaką jest Karta Dużej Rodziny. Jest to instrument wspierania dużych rodzin w postaci zniżek na komunikację, zniżek w obiektach sportu i kultury czy na zajęcia pozalekcyjne, czy zniżek w przedszkolach. Karta zapewniłaby dużą pomoc rodzinom wielodzietnym, wspierając rozwój kulturalny i sportowy dzieci poprzez dostęp do rozrywek, na które w innej sytuacji nie mogłyby sobie pozwolić. Obecnie Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w Polsce w ponad 50 samorządach, między innymi we Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim, Sandomierzu, Łowiczu, ostatnio wprowadzona w Poznaniu. Karta jest wyrazem świadomości władz, jak ważną pracę wykonują rodzice, wychowują dzieci, wyrazem uznania za tę pracę, a także gestem zwykłej solidarności. KDR ułatwia rodzinom wielodzietnym życie codzienne i pozwala na oszczędności w rodzinnych budżetach, tym samym wpływając na kształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że duża rodzina to powód do dumy. Zwracam się więc do władz gminy z pytaniem, czy wprowadzi każdy kartę dużej rodziny dla rodzin z terenu gminy Suchlac. Tu jest adres mailowy, karta dużej rodziny 3plus.pl. I pytanie, czy taki program zostanie w gminie wdrożony? To jest pytanie już od radnego Pilasa. Tam to było przeczytaniem czy przepisaniem tekstu z formy. Czy taki program zostanie w gminie wdrożony? I na końcu, chyba jako punkt czwarty, rozumiem tematycznie, załącznik, skan artykułu gazety Dobry Samorząd. Skan artykułu pod tytułem Długi dobijają gminy. Zadłużenie w 30 samorządach przekroczyło dopuszczalny limit. W większości to skutek kryzysu, ale są też gminy z poważnymi problemami. I tu jest to 30 chyba samorządów lub kilkanaście samorządów wymienionych. Suchlac jest pod koniec tego zadłużeniowego, z tej zadłużeniowej listy z zadłużeniem 66,7%. Przed nami największe zadłużenie mają Sejny, po drodze jest Lesznowola, no i pod koniec Suchlac z zadłużeniem 66,7%. To ten artykuł z komentarzem został dołączony do interpelacji pana Krzysztofa, radnego Krzysztofa Pilasa. I zostanie to przekazane wójtowi na cele udzielenia odpowiedzi w tej sprawie, proszę. To znaczy częściową odpowiedzią na pewno na tę interpelację, w każdym razie na jeden z jej punktów, są załączniki czwarty i piąty do naszej zmiany uchwały budżetowej, ponieważ jest tam tabelka, która ukazuje dochody i związane z programami Unii Europejskiej. Tutaj zaraz w załączniku czwartym jest program operacyjny kapitał ludzki, to jest ta indywidualizacja i tak dalej. Mamy to wykluczenie, przeciwwykluczeniu, to działania, później mamy Comeniusa, później jeszcze jest program rozwoju obszarów wiejskich, czyli LIDER, także te rzeczy są tutaj wymienione w obu tabelkach. Nie jest to, nie obejmuje to całego okresu, o który pyta autor interpelacji, ale nie mniej częściowe wyjaśnienia to już są tutaj w tym dokumencie. Dziękuję. Rozumiem, że jakby pan radny przeczytał to, co pani teraz czytała, to by odpowiedzi na te pytania już częściowo miał? Poniekąd tak. Pani wystąpienia jest. Proszę? Nie, to nie jest, bo to są, jak pamiętamy, to jest tutaj akurat aktualne, ale to są rzeczy, które pamiętamy z naszej kadencji, prawda? Pan wójt jeszcze. Pan wójt, proszę. Czy ja chciałem oczywiście powiedzieć, że jak najbardziej zgodnie z procedurami w terminach postaramy się przekazać odpowiedź na tą obszerną interpelację, ale w związku z tym, że pani przewodnicząca wskazała tą tabelkę i pewnie państwo jeszcze raz ją przeanalizujecie, to chciałbym tą informację uzupełnić, nie mówiąc o tym w informacjach, bo nie chcieliśmy tego specjalnie dzisiaj uwypuklać. Poza tym nie przywiązujemy tak dużej wagi, jak niektóre instytucje samorządowe, do tego, żeby się chwalić, a nieraz pouczać. Natomiast akurat w ostatnich dniach mogę państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy 1 400 000 właśnie z PROW-u
na budowę kanalizacji w Chłodowie, 1 400 000. Dostaliśmy 200 tysięcy złotych od pana ministra kultury na wyposażenie Centrum Kultury oraz 50 tysięcy złotych, 85, przepraszam, Biblioteka Plus. To jest taki specjalny program dla bibliotek, przy modernizacjach, budowie, przebudowie, organizacji, odnowa bibliotek na terenach wiejskich. Też złożyliśmy aplikację, udało się uzyskać, z tym, że tutaj środki muszą być wypłacane. No, cała procedura, o której wspominaliśmy, z biblioteki, taka jest idea tego projektu. Więc w ostatnich dniach akurat te trzy finansowania z zewnątrz nam wpadły. Chcieliśmy to przedstawić na następnej sesji, kiedy to już będzie wprowadzane. Natomiast no, mamy już dokumenty w tej chwili z każdej z tych instytucji wdrażających. Marszałek, minister kultury i to drugie też chyba Ministerstwo Kultury, chyba, tak? Tak. Tak. Więc informuję Państwa przy okazji tego wskazania, o którym Pani Przewodnicząca mówiła. Ja tylko dwa słowa. Ja myślę, że pozyskiwanie środków zewnętrznych to jest powrót do domy, a nie... I myślę, że każdy przyjmie to z wielką satysfakcją i inne gminy korzystają z takich środków, udaje im się pozyskać. Jeśli u nas się to udaje, to bardzo dobrze. Tylko tyle. Teraz ciąg dalszy tego punktu, zapytania radnych. Interpelacje wszystkie były. Radny Tasarz, potem radny Rebus. Szanowny panie wójcie, w sumie mam trzy zapytania. Jedno z tych trzech, które szanowny radny Krzysztof chwila z panu zadał, ale ja pociągnę trochę dalej. Zacznę od tych nieszczęsnych dzików. Czy faktycznie nie możemy z tego zarządzania kryzysowego wziąć te środki i na ten cel przeznaczyć? Faktycznie, bo to, aby nie patrzeć, szanowny panie wójcie, jest to zagrożenie. Ja to obserwuję na co dzień. W dzień i w nocy dziki grasują po terenie swojego lasu. Do tego dochodzi, że niektórzy nawet dziki może i nie, z niewiadomej przyczyn dokarmiają, inni się ich boją, uciekają, a jeszcze inni robią z tego sobie rozrywkę i porze nocne jeżdżą samochodami w celu poszukiwania dzików i robienia zdjęć. No normalnie to jest no, dziwna sytuacja. No, naprawdę na dzień dzisiejszy się bardzo, bardzo tym faktem martwię. Dlatego mówię, na komisji rozmawialiśmy, na różnych spotkaniach z radnymi, żeby faktycznie może z tego zarządzania kryzysowego te środki na ten cel przekazać. Druga sprawa to zbiornik retencyjny Złotniki Osiedle. Wczoraj były tam prowadzone działania ratownicze przez straże pożarne i z tego co ja usłyszałem, nie byłem naocznym świadkiem, ale prawdopodobnie ten zbiornik uległ jakiemuś uszkodzeniu, się jakoś przechylił. Lustro wody z jednej strony jest metr, z drugiej strony jest pół metra. Nie wiem, czy taka sztuka budowlana, czy on faktycznie usiadł i z tego tytułu może należałoby ten zbiornik przejrzeć i jakieś remonty tam przedsięwziąć, żeby po prostu ten fakt zmienić. Może się strasy mylą. I trzeci punkt, to szanowny panie wójcie, mogę, panie Świerkowski? Bardzo proszę. Precyzowo, o jakim zbiorniku mówimy? No przy ulicy Łagiewnickiej, tam gdzie oni próbowali. Na Rożnie Goburnickiej i Łagiewnickiej, ten nowy zbiornik, panie wójcie. No, o tym o to chodzi. I co się stało? Prawdopodobnie jedna część tego zbiornika usiadła. No. Ja nie wiem, lustro wody, jak jest poziom zero, z jednej strony jest metr, z drugiej strony... Dobra, to jeszcze zobaczę. No, nie byłem panie wójcie, ja tylko przekazuję informacje, dlatego pozwoliłem się zapytać, co z tym faktem. Może jest dobrze, ale działam prewencyjnie. I trzecia sprawa to skrzyżowanie Sołolewska a Szkolna. No ja już kilka razy o ten fakt pytałem. Oddaliśmy teraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną niedługo do użytku. No, ulica Szkolna od ulicy Rzemieślniczej, wiadomo jak wygląda. I chciałbym się dowiedzieć od szanownego pana wójta, co z tym fantem dalej będziemy czynili. Czy jest jakaś nadzieja, ażeby to skrzyżowanie uległo poprawie, przebudowie? Dziękuję bardzo. Skrzyżowanie jeszcze raz? Szkolna i? Szkolna i Sucholewska. Sucholewska. Proszę Państwa, analizowaliśmy taką możliwość wykonania zastępczej inwestycji.
W związku z tym, że jest to wpisane w Księdze Wieczystej, nie ma takiej możliwości. Tylko i wyłącznie rozliczenie się, albo rozliczenie się, co nie bierze w ogóle pod uwagę inwestor, albo wykonanie przez tego inwestora. Nie ma takiej możliwości, żeby gmina wykonała i obciążyła inwestora. Dlatego, że to nie sama działka. Znaczy, sama działka nie jest zagrożeniem jako tak. Gdyby była taka sytuacja, że on na przykład musiałby wykonać jakąś inwestycję, nie wiem, wyciąć drzewo, zdemontować wiadukt, jakiś zagrażający bezpieczeństwu, wtedy tak. Natomiast budowa drogi niestety nie wchodzi. Z panem mecenasem to przez blisko miesiąc analizowaliśmy, jak to zrobić, żeby przerzucić nawet do naszych zadań. Natomiast każdy, kto przyjdzie i powie, no zaraz, to było obciążenie przy zbywaniu. Czyli jest to obciążenie przy zbywaniu tej nieruchomości, więc nie ma możliwości. Tylko i wyłącznie, gdyby była wola ze strony tego inwestora, tylko i wyłącznie zapłata przez niego tych kosztów, które ewentualnie gmina by poniosła. Ja pytałem oczywiście inwestora, twierdzi, że ma pozwolenie, bo ma pozwolenie na budowę. On wykonał projekt i uzyskał pozwolenie na budowę. I cały czas twierdzi, że ta inwestycja jest też w toku. Tak jak obok, gdzie widzieliście państwo, się buduje galeria A11, to obok też buduje się ta przebudowa. Oczywiście jest to strasznie dolegliwe. Są takie dwa miejsca i gdyby można, to tak jak w tym przypadku drugiej, o której za chwilę, drugiego takiego miejsca, o którym powiem, prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć działania korygujące to skrzyżowanie. Mówię o Młodzieżowa Obornicka, zwłaszcza zjazd jakby z ulicy Młodzieżowej w kierunku ulicy Obornickiej i dalej dalej ciągnie ulicy Młodzieżowej w ulicę Rolną. Tak niestety tutaj mamy dzisiaj zablokowane. Jeżeli chodzi o dziki, państwa, nie ma możliwości. Komisja już usłyszała opinię pana Karpowicza, że zwykłego działania takiego przeciwdziałającego temu zjawisku niestety z kryzysowego nie można. Tylko i wyłącznie w kryzysowej sytuacji można podjąć działania i korzystać z tego funduszu. Znaczy kryzysowa w rozumieniu pojawienia się ad hoc jakiegoś zagrożenia. Nie można tego planować i broń Boże głosić przetargu, bo to świadczy o tym, że ta sytuacja nie była kryzysowa. Natomiast chcę powiedzieć, proszę państwa, że mamy zamiar pójść tropem miasta Poznania. Czyli krótko mówiąc, zorganizować przetarg na odstrzał redukcyjny albo z uzyskaniem limitów u starosty, albo my uzyskamy limit i to będzie taką specyfikacją, ta ilość dzików będzie specyfikacją dla myśliwych. Powstało kilka miesięcy temu powstała spółdzielnia, nie spółka, nie działalność gospodarcza, spółdzielnia złożona z myśliwych, między innymi też z naszego obwodu. I oni wygrali ten przetarg właśnie w Poznaniu na odstrzał redukcyjny i po prostu w ten sposób chcemy postąpić, ale cały czas twierdzimy, że mamy prawo nie wyrażać niezadowolenie, że żaden szczebel samorządu oprócz gmin nie podejmuje tego tematu. Oczywiście cały czas mamy świadomość, że dziki nie są majątkiem gminy. Dziki są majątkiem państwowym. Ja w swoim wystąpieniu do starosty pisałem, że jest to temat, dla którego można by spokojnie zbudować jakiś projekt, nawet ze środków gminnych, ale projekt, który by pozwolił na terenie powiatu poznańskiego eliminować to zagrożenie. Tym bardziej, że w naszym odczuciu ilość akurat tych zwierząt jest znacznie większa niż podawane jest to w limitach
w tych sprawozdaniach łowieckich, kół łowieckich. Na marginesie dodam, że na północy, na południu Poznania pojawił się zupełnie nowy, nieznany podmiot, wilk. Na granicy miasta Poznania zaczęły pojawiać się wilki, co jest zupełną nowością oczywiście. Parki, Wielkopolski Park. Ale proszę Państwa, oczywiście, powiem tak, będziemy monitorowali, jeszcze raz pana starostę będziemy namawiali do współpracy, nawet gdyby ta współpraca miała się ograniczyć do szybkiego reagowania na wnioski o wydawanie decyzji na odstrzał redukcyjny, bo to już by wiele dało. Starosta na przykład ustala jakiś limit, ale to muszą być 50, 70, 100 i dziesiątkami wydaje decyzję dla tego, kto zwycięży w tym przetargu. U nas dzisiaj mamy wykonawcę, egzekutora, jakim jest pan, nieważne, Korbanek. Kura. Natomiast przetarg, który w Poznaniu został rozstrzygnięty, pokazał zupełnie inne wartości finansowe. Dlatego zdecydujemy się na ten przetarg. Za te pieniądze, które dzisiaj mamy przeznaczone, możemy jeszcze raz tyle odszczelić i będziemy na pewno przed jesienią starali się wprowadzić to po prostu w życie. Tym bardziej, dzisiaj nie możemy strzelać za bardzo do tych batach, bo te bataki mają młode. Możemy tylko do odlińców w zasadzie strzelać, tylko i wyłącznie. A za kilka miesięcy już te średniaki będą na tyle odrośnięte, że będzie można też je strzelać. To tyle, jeżeli chodzi o ten zbiornik. To krótko uzupełnienie, moi państwo. Tam się nic nie osunęło, jak się, że to zweryfikuje sprawdę. Natomiast ten zbiornik jest w takim miejscu, to myślę pan przewodniczący, że tam zawsze była skarpa pod górę w kierunku ogrodów działkowych. I pamiętam, i ta północna skarpa jest dużo wyższa od tej południowej. Ale woda jest na równym poziomie, państwo znacie zasadę naczyń połączonych. Więc tak, jedna jest wysoka, druga jest niska. Znaczy nic nie wsiadł, ale ja po prostu jutro, dzisiaj jeszcze jadąc, zadam to sprawdzę. Mam pytanie do wójta Świerkowskiego, znaczy to jest powtórzenie pytania z komisji. Konkretnie chodzi o ulicę Złotnicką, bo tam wójt mówił, że we wtorek ktoś tam zadzwoni i się dowie, czy ta ulica Złotnicka będzie doprowadzona do jakiegoś takiego do używalności wzrokowej, żeby wyjechać samochodem z osiedla Grzybowego na nią i nie być tam, bo powiedzmy zabrany samochodem, który jedzie od strony Złotnik do ulicy Obornicy. O krzaki chodzi, tak? Skierowaliśmy pismo do zarządcy drogi, czy do zarządu dróg powiatowych. Krzaki to jest jedno. I druga rzecz, mówimy o Złotnickiej. Trochę się po tym deszczu ta trawa położyła, ale ja tam codziennie jadę. I też z duszą na ramieniu wyjeżdżam, bo trawa jest tak wysoka, że w samochodzie osobowym już nie widać. Ale myślę, że pan dyrektor tam dość szybko zareaguje, bo nie wiem, czy jest po... Oni dopiero przetarg mieli, chyba podpisywali umowę. Mam nadzieję, że to szybko, bo to przy wszystkich drogach powiatowych jest dokładnie pod budżetem ta sama sytuacja. Znaczy, tam nie samochody, to nie, ale tam nie przetarg. Mieszkańcy gminy Sudolac kojarzą tą drogę jako gminę, no nie, jako powiat i to wszystko rzutuje na gminę. Tam jeszcze chodzi, panie wójcie Świerkowski, o ten piasek zalegający. Od zimy nie było zbierany. Piasek. Bogusławskiego zrobili swego czasu, a teraz to i Złotnicki nie robi. Radna Izabela Cajs. Do pana wójta Świerkowskiego mam pytanie. Proszę. Chodnik został oddany, odbiór techniczny chodnika był. Przyszła woda. Chodnika prawie, że nie ma. Bo skarpa, od której był odbiór z panią Sołtys, mówiłyśmy, że powinny być umocnione, bo właśnie tego się obawiałyśmy, że jak przyjdzie jakiś większy ilość wody, to mogą te skarpy się odbyć i faktycznie tak nastąpiło to. One zaczęły spadać i chodnik się za chwileczkę raz jedzie cały.
I co z tym teraz robimy? Bo to trzeba umocnić i na nowo. Powiem krótko. Projekt nie przewidywał umacniania skarb typu kostka, no to ażurowo. Tego nie było w kosztorysie. Natomiast oczywiście wykonawca trafił jak trafił, wiemy jak to było, znaczy to było dobrze zrobione. Natomiast ta ziemia nie zdążyła osiąść na tych poboczach. Świeżo wykonany rów i powiem tak, wykonawca będzie wezwany do naprawy tego w ramach gwarancji. Dzisiaj już robili, no właśnie. Nawet nie wiedziałem, że to taka sytuacja. Dziękuję. Pozwolisz, Paweł, Rada Grodowska była pierwsza, więc pozwolisz. Ja mam pytanie właściwie do mieszkańców. Co z ulicą Powstańców Wielkopolskich, Ogrodową? No ona jest strasznie zniszczona, miała być remont. Kiedy będzie ten remont? Ja wiem, że te ulice akurat są przygotowywane, jeśli tak można w sensie projektowym, bo tam jest skończona dokumentacja na kanalizacja, nawet kawałek wodociągu i nowe nawierzchnie. Ponieważ tam widziałem dzisiaj akurat w poczcie jeszcze jakieś uzupełnienie dokumentów przy wydaniu pozwolenia na budowę. Tam czegoś projektant po prostu nie dosłownie jeszcze wystąpił. Natomiast w momencie, jeśli będzie pozwolenie na budowę, tam jest pozwolenie na budowę i będą środki, to rozpoczniemy procedurę przetargową. Ale powiem szczerze, jutro polecę, żeby pojechać sprawdzić i połatać dziury, bo nic więcej nie będziemy robić typu na pewno nic innego się tam nie da robić. Przed rozbiórką całej ulicy do zera trzeba po prostu najwyżej te dziury zaasfaltować tą masą asfaltową, którą robimy. A co z halą sportową? Bo kupiona jest fajnie, mamy przy szkole halę sportową, kotłownia też jest, a remont? Teraz ogłaszamy przetarg na realizację drugiego i trzeciego etapu łącznie. Czyli jeszcze w tym roku by się zaczęło? Tak. Miejmy nadzieję, że zawsze. Tak, przewidujemy, że wrzesień niestety może być ta hala jeszcze zamknięta. Nie będą ćwiczyć. I zajęcia będą we wrześniu musiały się odbywać na zewnątrz.